i pije napój mocniejszy od czaju, pochodzący z dalekiego kraju. I tym hasłem pochodzącym z piosenki, już nie wiecie jakie, witam was bardzo serdecznie, chłopcy, dziewczęta, panowie, panie, ludzie wszystkich ras, wyznań, kultur. Widzimy, co mamy tu na ekranie. To jest Wiesław, zwany w kręgach ludzi kulturalnych, posługujących się tak zwanym Hochpolnisch, czyli językiem polskim literackim, tym takim prawidłowym. To jest Wiedźmin i to jest w zasadzie, można powiedzieć, to jest końcówa. To jest końcówa Wiedźmina i pomyślałem, że czemu by się z wami nie podzielić tym, co to się będzie tu działo. Może będę płakał na wizji, bo często mi się zdarza śliptać, jak są takie podniosłe, uroczyste, smutne, wzruszające rzeczy. Także czemu by nie. Wreszcie wróciłem bodaj po miesięcznej przerwie do Geralta, żeby go wreszcie ukończyć. A potem co? Nie gapię się, a potem będę się bawił w New Game Plus. No, dobra, ale po kolei. Jeszcze wam pokażę na początku, jak wygląda mój Geralt. O, to jest mój Geraltinio. Mam pancerz łowców czarownic. Miałem wcześniej ten tam ze szkoły bodaj kota czy innego szczura, ale ten był fajniejszy. Mam rękawice od Nilfgaardu, które to dziwnie wygląda, no ale... Buty ze skóry Neckera i galoty od cechu kota. Wiedźmi, tutaj mam miecz płaczka, tutaj Ashrun. 34 poziom, no i co? I tak sobie żyję. I tak sobie tutaj mój Geralt wygląda. Wygląda trochę dziwnie jak... No dobra, chciałem powiedzieć, że wygląda jak łowca czarownic. Może dlatego, że to jest pancerz łowców czarownic. Ale dobra, dosyć żenujących żartów prowadzącego. Bierzemy łódź i płyniemy. Mam nadzieję, że ten film nie będzie trwał 3 godziny, bo... To już nawet nie chodzi o to, kto to obejrzy, ale... Mam nadzieję, że pójdzie szybciej. Ja teraz z tym endgame'em to wyszła taka w sumie... Wyszło tak jak z... Jak to się mianuje... Jak z endgame'em Aliena. Czyli myślałem, że to już, tuż. A okazało się, że gówno. I zaś, i już był... Ej, wieloryb. Myślałem, że już to jest to, a to dalej nie to. No i tak gra od jakichś 3 godzin generalnie robi mnie zabozna, albo jak to się go do zaojtka. No ale cóż. Nie dawałem kamery, bo tak jakoś tak to jest, nie wiem. Mi się brak kamery na filmie kojarzy z jakąś taką intymnością w ogóle. Że tak nie widzicie mego oblicza. Nie będziecie widzieć moich łez. Poza tym siedzę bez koszulki, bo jest strasznie gorąco. Tutaj furgają jakieś gołębie. Gołębiorze. Łociules, to chyba nie są... To chyba nie są normalne pulty. Dobra, ja muszę zrobić taki manewr. Ło jest. A ja to mógł zrobić troszkę inaczej. No ale dobra, tak i tak. Trochę tego będzie. To mogę zanucić coś. Hej, ha, kolejkę dalej. Hej, ha, kielichy wnieście. To zrobi doskonale morskim opowieściom. Bo raz Geralt marynarzem płynął się na łódce ku celu. Nikt nie mógł go zaszczelić, a coś ty myślał celu. Już mi się przypomniała słynna fraszka Lambert, ty chuj. U was też tak gorko, bo normalnie człowiek by się musiał 5 razy dziennie myć. Bo go poty 7 oblewają, jak to się mówi, łupy wojenne. A w sumie, a co mi tam? Zobejrzymy, co mu ja w dupie eliksir. Dajemy nura. Co sam jest? Znaczy tu, nie po śląsku. To nie idzie do playlisty. Śląsko-gotka i no... Po polsku. Potem ludzie mówią... Szczególnie na live'ach. A będzie live po polsku? Bo ja nic nie rozumiem. Co polskie Polsce, co po śląsku Śląskowi, jak mówi wieszcz. Dobra, coś tam... Tu pływają bebołki. Tak zwane. Ciul. Uważaj. Ciul. No i tyle, koledzy. Dobra, po polsku, nic po śląsku. Bułka, nie rzymła. Tak, nie ja.
Nie, nie, nie. A to akurat nie umiem tego tak powiedzieć, żeby to było. Propolnisz. Co ja to wiesz? Ej, ale galoty są konkretne. Łocie dupca. Biera. Teraz jeszcze coś trzeba do nich wrazić. Co ją mogę wrazić do łonych? Moc Quen, moc Yard, ja tego nie używam prawie. Moc Igni, Igni używam. Jak najbardziej. Irdena nie, to mogę? Nie, to nie mogę, dobra, a Quena też używam. No, jakie fajne galoty, znaczy spodnie. Normalnie masakracja, jak to mówi młodzież. Oj, nawet tak bazi bardziej pasują. Dobra. Nie wiem, jakoś tak mam automatycznie, że jak siadam do grania, to zaczynam gadać po naszymu. Przyzwyczajenie z tego, że znaczy, że dużo po naszymu godą, bo Ślązacy tak mają, że po śląsku godają, no. Co można z tym zrobić? Dobra, powoli zbliżamy się do celu nawet. Trzeba będzie ten cypel prawdopodobnie ominąć. What? Stop that! It's silly! Puść, puść! W ogóle ta woda wygląda jakby była... Jakby to nie była woda, ale jakaś... nie wiem... jakiś lakier albo jakoś plastelina. Dziwne. Zaprawdę powiadam. Tam są jakieś pytajniki, ale nie... Myślę, że tak nie chcę. Ja mam jeszcze w ogóle tyle tych... znaków zapytania udupionych po całej mapie, ale mi się już tak tego nie chce robić. Po prostu nie widzę sensu. No i tak płyniemy, no to mogłaby być równie dobrze gra o żeglowanie. Ale fajnie, powiem wam, przyłożyli się, nie? Że ten żagiel tak furgoce, łopoce. Że te fale, takie zmienna pogoda. Że tu jest wytrzymałość tej łódki. Kurde, CDP-y muszę powiedzieć. Mocie w tym grajwka. Już nic więcej po śląsku niego. Ej, my się... Ciulingesu. Znaczy, ojej. Wracamy. Troszkę za bardzo popłynęliśmy. Jeny, ja naprawdę mam nadzieję, że to się tak ta gra już skończy. Znaczy, nie, że mi się nie podoba i że już się skończył się, ale... Wiecie, znacie to uczucie, nie? Tak już wypadałoby to ku końcu, żeby to szło. Dobra, starożytna krypta. Okej. Okay. No, was dup... Nie chciałem puszczyka brać. Aha, bo na E się wyłazi, a nie na F. Mi się to myli. Cały czas. Grzyby. Filippa. Po prostu świetnie. Just great. Co tutaj takiego... Wow, no... Widziałem takie drzwi już wcześniej, nie powiem. Nie zesrałem się. I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy jak Wilgefortz? Ale widz. Kiedy go zabijałem, proces nie był zakończony. Wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe. Jasne. Oczywiście. Jasne. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu. Bogocu? Który kazał sobie wprawić w oczodoły dwa wielkie rubiny. Dalej nic nie widział, ale ponoć prezentował się bardzo ustawnie. No to spoko. Słyszysz to? Mhm. Coś wyje? Co to jest? The Siren. O panie. Co ona powiedziała? Nie spodobałem mi się. A jo, jest taki gryfny Karlus. No nie mogę, nie umiem nie po śląsku. Wybaczcie mi. Za długo człowiek żyje na Śląsku, żeby nie mówić po śląsku. Mianowicie, mniej więcej całe życie. Bo jako ona jest słaba. Ślabiuszko. Fest a fest.
hutowcy... Znaczy, bardzo, a bardzo, nie. Taki ziemi jest pchany. Masakra. Mamy tu coś do zrobienia. Nie mogę normalnie przywyknąć do tego Geralta w tym pancerzu. Czuję się, jakbym grał w Dark Soulsa albo coś takiego. No ale powiedzmy sobie szczerze, że aspekt wizualny jest ważny, ale nie najważniejszy. Muszę się napić. Tylko jak teraz dostaniemy się na górę? Po schodach. Zaraz je naprawię. No. Pokaż, na co cię stać. Ale nie jeden raz. Gotowe. Mogłabyś tak pani przyjechać Filipa do Bytomia i wszystkie te kamienice łozdupione zrobić, bo... Pani Filippo, przyjedziecie sam do Bytomia? Chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Triss udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko patrzy, jakby ci wskoczyć do łóżka. Ty i Yennefer bawicie się w rodziców. Tak, o. Więc jeśli chciałabyś się wcisnąć na piątego, to ewidentnie nie ma już miejsca. Geralt! Mistrz! Mistrz! O! Fajnie, fajnie. Au! Dobra, Zaro wydupia. Jak on tam krytykala w tą dziurę chyba w środku dostał? Dobra, dobra, ale... Dobra, raz go opykamy. Jep, dup, dup. Aj! Dobra, dobra. Szybki, 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 szybki. Hurry de bele, bez mała. Cia! Umrzył! Umarnął. Tela. Hopcze, hopcze. Hoptasiu. Ja nie lubię w tych podziemiach łazić, bo by cały czas trzeba było kota wdupiać. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Oho. Widzisz tego strażnika, który wygląda, jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, okup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Nie. Skończyłem w podstawówce. Ohoho! Ja sobie tak ostatnio, zaraz wam opowiem. W ogóle kroiłem ostatnio bułkę takim nożem z ząbkami, wiecie o co chodzi. I kroję, kroję i ten nóż mi zszedł z tej bułki na palec, a ja jeszcze zanim się kapłem, to sobie po tym palcu tak ciul, 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 trzy takie razy i się wkroiłem w pół palca. Zapraszam. Ja pierdacze, tak mnie to bolało. Tyle się krwi z tego lało, że się prawie obaliłem. Normalnie mi się w oczach zrobiło jasno. Ło. Bliznę mam fest. Uważajcie, jak kroicie. Yennefer musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Myśli, że będziemy coś tyn-tyn? Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem loży było stawianie na słabych władców. Imponuje ci, że Emhyr trzyma swoich czarodziejów tak krótko? Yennefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Dzięki. Doceniam. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, Masońskiej. Zawsze możesz odejść po pokonaniu dzikiego gonu i poprosić o azyl w Redanie. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Umowa z Emhyrem to wasza sprawa. Nie mnie powinnaś ciągnąć za język. Możesz mi pociągnąć... Nic ci nie powiedziała. A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt.
Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co? Idziemy? Nie. Kurde, normalnie ja zaczynam opowiadać żarty, jak mu się cofnął. Uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać w rozwoju. Do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków. Mogę. Mogę i zrobię to, jeśli mnie nie trzeba. Geralt, my myślimy podobnie. Wielkie umysły myślą podobnie, w ogóle jaka mu broda urosła. Ale chyba już nie będzie czasu na golaca. Poczekaj, coś tu jest. Czujesz? Gaz. Nie, mój medalion. Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! Co to jest? No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. O, Krzysztofu Nazaryński. Czy to jest na pewno najlepsze zadanie? Czy ja jestem odpowiednim człowiekiem do takiego zadania? Ja to macham mieczem, a nie przestawiam zwierciadła. No ale dobra. No i ja teraz już... Churra. Dobra, załóżmy, że to ma iść do tego do góry, ja... Czy albo nie, nie. Wiedziałem, że coś takiego mi zrobią. Nigdy nie lubiłem takich umysłowych wigibasów. Za głupi jestem na to. Prawidłowo, nie możecie mi powiedzieć, jak to jest prawidłowo? What? Joci dom Tirnalia. Nikt nie mówił, że tu będą duchy. Nie żeby coś to zmieniało, bo jestem bohaterem. No dobra. Okej. A tam wejść nie idzie, jeśli dobrze rozumiem. Albo idzie? Tędy idzie. A idzie tędy. Kurde. Myślałem, że ino dwa będą do przestawiania, a tak to już widzę, że będą z tym problemy. Nie mów tak do mnie. Uważaj. Jest! O, jak dobrze, już się bałem, że zostanę tutaj na pół godziny. Och. Uff. Spadaj słoneczny kamień. Kamień fizjologiczny. W ogóle przyznam wam się do czegoś, może nikt tego nie obejrzy, ale to zaryzykuję w takim razie. Nigdy nie oglądałem Harry'ego Pottera. W sensie, nigdy nie obejrzałem ani jednej części całej. Znaczy, dobra, pierwszą obejrzałem, ale nic z niej nie pamiętam. A dalej nie oglądałem w ogóle. I nigdy nie przeczytałem ani jednej książki. Książki nawet w rękach nie miałem. Czy to wystarczy, żeby mnie potępić? To jest to? No wreszcie. Daj mi go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Aha. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę, musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Ciup. Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Jestem w szoku. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. Geralt już ma dwie baby. Trzecia do trójkąta by go wykończyła. To... Nie. Na pewno spodoba ci się w Nilfgaardzie.
Polecam górzyste okolice na Zairu. No patrz, a Yennefer mówi, że nie masz poczucia humoru. Ale teraz słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszołamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa, bo nie interesuje mnie odrodzenie Loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo... Jak cię znam, to kiedy pokonamy Dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? W zasadzie... Bardzo to romantyczne. Ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. No daj to już, no. Kurwa, Tris, baby. Mogłaby mieć coś przeciwko. A, tak. No to udziel Yennefer przyjacielskiej rady. Ciebie posłucha. Ale CD Projekt, wykonanie cycków, chylę czoła. Ostatnio takie dobre cycki widziałem w Metro Redux. Chcesz zająć miejsce Yennefer przy Emhyrze? Przy Ciri. Chyba rozumiesz, że to się stanie tak czy inaczej. I naprawdę wolałabym, żeby Yennefer była już wtedy daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Weź się, babo, lecz. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Potrafisz z powrotem. Oj, się zamieniła w Oila i Otwórgła. I mnie zostawiła zaś sam. Ale mamy ten słonecznikowy kamyk. Poinformuj Avalocha, że wszystko zostało gotowe. Dobra, jadymy. Bieremy się za łeby. Z dzikim zgonem. Aj. Co mi tak nie idzie? Nie kop. Kurwa, mnie będzie kopał. Ciarach. O, Pierzyńsku, ciekawe czy będzie to już, czy to już będzie to, będzie wielka bitwa. Będą wojska czarne i wojska jasnych sił i starcie dobra ze złem. I będą iskry i ognie i płomienie tarniczące na kurhanach wrogów. Co ja za głupstwo opowiadam. Ale wiecie o co chodzi, nie? Czy generalnie... Nie, panie, idź pan. No weź, bo mnie zabijesz, no! Jak ja tu kojfnę, to... To taka gańba. Ja to chciałem zjeść. Jak to się je? Tak. Nie mogę zjeść ryby w trakcie walki, a co mi przeszkadza? Teraz mogłem. Weź idź! Kurde, palić ducha ogniem to jak... Jedz te kanapki, Geralt. Jesteś duży, musisz być większy. Dobra, Vedrain. Ej, ktoś tam mówił, już pamiętam. A, ślecioch. Znaczy, spadłem. No, pojdź. No. Dobra. Wytorpcę wszystkie zapasy. Jakie miał. A dalej nie wiem jak stąd wyjść. A ta głupia zamiast mnie zabrać ze sobą. Ja wiem, że Geralt nie lubi teleportów, ale by się przemógł ten jeden raz. To ja teraz będę po jaskiniach łaził. O Chrystusie. No pojdź.
No unikaj, Geralt! Matre de Dios, sante subito. Nie mogę normalnie. Fajnie, duch się wykrwawił. Jest wyjście. Wydupią, wydupią. O! Ej, ale... Kaio jest. My weszli w ogóle jakoś ze życi. Życi zajty. A najgorsze jest to, że ja bodaj nie mam w ogóle wody, żeby uzupełnić sobie eliksiry. Tam w ogóle pewnie nie będzie dało się wyjść nawet. O, życie Wiedźmina, moi drodzy państwo, roztoi mili widzowie, jest bardzo ciężkie. To niby tak się godo, bo mówi. Ja tym chciał być Wiedźminem, bo te wszystkie baby i w ogóle. O, gorzoły się napiłem. Mój koń. Ale to jednak, kurde, dejcie spokój. Ja bym nie chciał. Dobrze, że koń ma GPS-a, to bardzo ułatwia sprawę. Tu jest jakaś wieś. Może jest tutaj jakiś obnośny kupiec, który ma wódę. Cicho być, babo, bo zaraz cię wycedzę. Kupcze. Witaj! Tak, chcę kupić. Masz alkohol? Pokaż mi swoje towary. You've got some schnapps. No i zaś ciulstwa jakieś, siarka. Kupisz coś ode mnie przynajmniej, kup ode mnie te miecze. Mi to jest na ciulsko, a ino mi to plac bierę. Dobra, ale ja potrzebuję alkoholu. Alkohol. Bywaj. I to nie ma nic wspólnego z żadnym nałogiem, po prostu chodzi o... Dziewicą matką, ja wam zaraz zrobię. No. Kurde, porządek musi być, Ordnung muss sein. Wolniej, płotka. Jak chodzisz? Dalej, płotka, jak dalej. Chcę. Ej, a może ja mam w ogóle jaskółkę, tylko o tym nie wiem. No, nie tym razem. Co to za barany? Ej, nie macie alkoholu? Najczęściej alkohol mają krasnoludy. Mahakamski, trójniak, dwójniak. One są niezłe alkusy. Muszę wam powiedzieć. Dobra. Jakoś trzeba będzie z tym poradzić, no nie wiem. Sobie. Tu jest jakaś wieś, może tu jest jakiś obnośny handlarz gorzołem. A tam bar Sosnkowskiego roz. Odpocznij. Tychnij się. Halo? Dobra, dobra, druida. Z czym przychodzi? Z czym, nie z czym i no po co? Pokaż mi swoje towary. Albo jak to się go... Jakie szczewiki zajebiste! Joto dupca, buty ludu Olch. To jest ten król Olch od Getego. Jakie on ma sam superanckie rzeczy! Ale jak on może mieć lepsze od moich? Przeca nie ma! Jo, zaro się kupia, ino, muszę mieć... Kupia się ta piąto esencjo. Mikołaj, nie godaj po śląsku, mów po polsku. Barwnik, nie. Gorzoł, gorzoł, gorzoł. Macie sam gorzoł? Znaczy, czy... Ma pan gorzałkę? Co to jest? Olej. Wszystko ma. Wszystko ma, ale gorzoły nie ma. Dobra. Pana biera te szczewicki. Po ile takie fajne handszuły? Dobra. A czemu ja nie... A bo to jest na 35 poziom, ale ja już za niedługo będę miał 35, to w sumie i tak dobrze, że kupiłem. Dobra, temu sprzedam, temu sprzedam, temu sprzedam. Teraz trochę hajsiwa się odbijemy. Co też... To sobie pozostawiam, dobra. Ale dalej nie ma gorzołu. Niedobrze. Bywaj. Bywaj, elo, elo. I one faktycznie są lepsze od moich.
No są lepsze. Jakie jaja w ogóle. I na tyle by trzeba było teraz rozmontować i tam wsadzić jakieś fane te łone. Bo już nie mam tego. A, bo dobra, jarda też używam w sumie. No. No i spoko. Potem jeszcze sobie te szczewicki weźmiemy za niedługo, jak wbije się poziom. Pięknie, pięknie, moi państwo, tylko dalej nie mamy tej jednej ważnej rzeczy. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Prawda, prawda, bardzo, bardzo mądrze pan powiedział. Może ja mam ten alkohol? Spróbuję przenocować do, jak to się mówi, rana. O, jak ładnie się zrobiło, patrzcie, pięknie. Ej, mam alkohol do jaskółki, no i dobra, i po robocie. Spoko, dobra, już nieważne. Na koń, w ogóle patrzcie, jaki mój koń jest superowy, jaką ma machę na... Dobra, jadymy. Dalej, płotka, dalej! Bywajcie. W ogóle strasznie mi się tutaj teraz fajnie na tym Skellige łazi, bo oglądnęliśmy, jak byłem, a to już opowiadałem, chociaż nie wiem, w jakiej kolejności będę wrzucał filmy, to nie wiem, co już wiecie, a co nie. Ale obejrzeliśmy, jak byłem na Agi, trzy sezony serialu Wikingowie i to jest super serial i właśnie teraz tak jestem zajarany na klimaty wikingskie. W przyszłym roku wychodzi czwarty sezon, super serial, naprawdę. Na faktach oparty, znaczy na faktach, no na tych podaniach tam, wiadomo. To nie jest 100% potwierdzone info, o tym coś się dzieje. Dlatego takie tutaj wikingowe klimaty jak najbardziej mnie biorą. Najmocniej przepraszam, ale znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji. Jestem wędrownym kuglarzem z okupowanej Temerii. I? Z Temerii? Jesteś pewny? Nie z Nowigradu? Dlaczego? Dlaczego z Nowigradu? Pochodzę z Mariboru i... Nie nadajesz się do tej roboty, masz za krótką pamięć. Spotkaliśmy się już, tylko że wtedy byłeś szanowanym nowigradzkim kupcem, desperacko pragnącym wrócić do domu. Ależ zapewniam, że... Oszust. No dobra, przyłapałeś mnie. Wiem, że źle to wygląda, ale przysięgam, że zwrócę ci wszystko z nawiązką, tylko nie wydawaj mnie Jarlowi. Nie wiem, uznać mu łeb szkoda, ale no nie lubię oszustwa, ale... też kablować, no dobra. Jeśli bym cię wydał, na pewno nie zobaczyłbym już swoich pieniędzy. Ale jeżeli znowu spróbujesz mnie oszukać, znajdę cię i... Nie, tym razem nie kłamię. Przecież w każdej chwili możesz na mnie donieść. W takim razie do zobaczenia. Ale piądzów nie oddał. I najlepsza broń na... A nie, oddał. Ramię ją dzierży, prawda? Tak, w ogóle wiecie, że to jest w ogóle... Pięknie ci wikingowie są tu zrobieni, ale... Że to jest ściema rzekomo, znaczy... Że oni żadnych rogów na hełmach nigdy nie mieli, no... Nie wiem, tak słyszałem. Pan Drewniak z historii na wesoło... Jak to się nazywa ten... Wiecie, o co chodzi? Pan Drewniak o historii opowiada i... Ej, a może kupiec ma coś ciekawego? Takie obnośne kupce czasem... Ej, kupcze, ale ja nie chcę cię bić. O, Geralt! Co się... Dobra, uciekamy. Nie mam pojęcia, co się stało. Coś dziwnego w każdym razie. W ogóle ciekawe, jak wypadną te DLC do Wiedźmina. Mają być naprawdę długie i solidne, także jest szansa, że sam się w nie wyposażę. Chociaż kurde, tyle gier zaś. Zaraz wychodzi Mad Max. Po którym nie mam pojęcia, co się spodziewać kompletnie. Bo nie śledziłem, nie oczekiwałem, ale ogram. Kurde, potem symulator grubskiego fedrowania, to już w ogóle będzie łogień. Tak, Geralt? Kiedy już użyjemy kamienia słonecznego, skąd wiesz, że Eredin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z białych okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez kamień słoneczny. Także Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Są inne? Świetnie.
Tylko po co w takim razie musiałem biegać tam i z powrotem po całym Skellige? Do sportu. Kamień słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. Wierz mi. No to ładnie. Byliśmy w twoim laboratorium. Mam nadzieję, że nie narobiliście tam bałaganu. Nie wspomniałeś, że to dzięki tobie elfy NL tak dobrze znają możliwości Ciri. Nie wspominałem o wielu rzeczach, które w tej chwili nie mają już znaczenia. To, że manipulowałeś genem starszej krwi, jest bez znaczenia? Prowadziłem te badania, żeby chronić Ciri i wszystkich, w których żyłach płynie krew Laredoren. No to ładnie. Spotkaliśmy kogoś w twoim laboratorium. Tak? Tak. Ta. Elfkę, która twierdziła, że nienawidzisz Ciri. Jak to się ma do ochronienia jej za wszelką cenę? Nijak. Aha. Chyba nie oczekujesz, że będę teraz zwierzać ci się z moich uczuć. No nie, no w zasadzie nie. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dar Gelbana dla Dillian z Białych Okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. No i o to mi właśnie chodzi. Jestem gotowy do drogi. Możemy płynąć na Undvik. W takim razie ruszajmy. No! Niech to będzie to. Płyniemy. Gral byłby dobrym wikingiem w sumie. Może on ino potwory, a... Geralt wypadł za burtę nadupczony. Jak by było. Zajmiecie pozycję na klifach tu, tu i... Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w kręgu. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Po prostu chcę uniknąć... O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Miło z waszej strony. Miałeś wyjaśnić swój plan. Jest prosty. Co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aha. Aktywuję kamień słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili Naglfar pojawi się w zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk piechoty Imlach dokona abordażu. Pod komendą księcia Var Atre i z twoją pomocą. No dobra, a ty? A ty co będziesz robił? Czekał w odwodzie. Jeśli coś pójdzie nie tak, zareaguję. Jak generał rozkazujący oddziałom ze wzgórza. Będziesz dawał sygnały rogiem czy przez posłańców? Wyborna ironia, ale czym sobie na nią zasłużyłem? Czy daję ci powody, żebyś wątpił w moje intencje? Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Powodzenia. Dzięki. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Do piwnicy. Zaczeka. W bezpiecznej odległości od Naglfaru. O to mi szło. No tak, to jest dobrze. Rozsądnie. No proszę, myślałam, że chociaż ty potraktujesz mnie poważnie. Traktuję cię bardzo poważnie, wiesz o tym. Nie dasz rady pokonać Eredina. Cholera, nie wiem, czy ja dam radę, więc trzymaj się od niego z daleka. Keep away. Zael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Nie. Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno, bo jeszcze sobie nogę złamię. Baby. Masakra. Cia. No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Żeby on tam jakiś czarnosłoneczny nie... tego... Charakter to ma akurat po ojcu. Polemizowałbym. Emhyr jest pragmatykiem, a Ciri idealistką.
Idealistką? O czym ty mówisz? Nieważne. Aha. Czas goni. Jak z dupą. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Chyba, że idziesz ze mną. Nie, jeszcze się chłodzi. Kilka eliksirów może mi się przydać. Idź, dołączę później. Tylko nie zwlekaj zbyt długo. W ogóle nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem, ale ja jestem w takim momencie gry, a ja nie mam ulepszonej jaskółki nawet. I... co wy na to powiecie? To jest z mojej strony poważne zaniedbanie. Kurde, my w obozie czarnych. Kto by pomyślał? Proszę do mnie nie mówić po niemiecku. Bo ja jestem synek ze Śląska i mi ciężko. Cannot into niemiecka mowa. Przestańcie wszyscy mówić, rogacze. A ty tam kopse wodę dalej. Dobra, ja muszę zrobić w ogóle taki manewr. Zobaczyć, co ja tutaj mogę sobie uważyć nowego. Bo to się potem przyda, nie będzie czasu już. To akurat nie, wampiry, nie przewiduję wampirów, to też nie bardzo. Mutageny to dobra. Ale w sumie czerwony bodaj tam się może przydać. No dobra. Smarkaleje się. Bo ja tutaj mam taki słabiutki. A mógłbym sobie tu dać taki piątka. O! No i bardzo gryfnie. Tak wygląda moje drzewko w ogóle. Jakbyście byli ciekawi. Zrobimy sobie save. Widziałem cię w wyzimie. Wszyscy mnie widzieli w wyzimie. Wszyscy tak mówią. Dobra, udamy się jeszcze do pana tutaj kwater. Kurmeister. Pokaż mi swój towar. Pokaż towarysy. To by można było rozmontować na kunski. I tak też zrobimy. O. Dobra. Na pewno naprawię sobie wszystko. To jest ważna rzecz. A, te też ponaprawiam, co mi zależy. Te sobie jeszcze zostawię, jakby co. Chociaż nie wiem co. Dobra, czy ja tutaj mogę sobie coś zrobić ewentualnie fajnego? Raczej już nie, ale... A on to może zrobić? O! To jak najbardziej się przyda, taka kusza fajniutka. To dopiero na 37, to jestem za mały. Ja w ogóle nie grałem nic w tego, wiecie, w te karty, bo kurde nie umiem kompletnie. Także może dlatego też nie mam jakiegoś najwyższego poziomu tutaj. No dobra. To by w sumie było tyle, dzięki. Bywaj. Bywaj, kolego. No, i to jest bardzo fajna kusza, którą ja z chęcią przyjmę. Jeszcze musimy dobić do szczywików, o, ale tak, to jest okej. No dobra, no w sumie, kurde... O, ładna ta kusza. W sumie, w zasadzie, zasadniczo... Praktycznie rzecz biorąc, możemy iść. Jak, Geralt? Gotów? Czemu on z takim echem mówi? Dorwijmy, sukinsynów. Z przyjemnością, Geralt, z przyjemnością. Pewnie dla powagi. O, rację stanu udupiłem. Czy czemu w sumie, nie wiem. Moje serce należy do ciebie? A co to ma być za zaklęcie? To list miłosny, bardzo stary.
Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Erdina. Enverelit Cyrenait! Ader Eich Blade. Czemu te kucyny są takie ciche? Ładpole ukryka. Elfia błyskotka zadziałała. Nadciągają. Łopanie. Czarnodziura. Nie dziękuję. Na zaś. Eisio! Gale wundet! Trochę jak Titanic. Za mną. Naglfar musi być gdzieś blisko. Są dźwięki, które nie zachęcają, żeby tam iść. Aha. Cisza. Zupełna cisza. Wpadli w pułapkę. Musimy uciekać. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa. Nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Ciri. Zejdź mi z drogi. Ciri! Ten lód, to zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił. Nie skończy się na kosturze. No i Tela, ją widzieli. Bym zaśmiał grać panią czarodziejówną. Bodej. O tak. No dobra. Wow. To jakiś chyba nowy skill. I oto smola. Co się sam dzieje? Cheaty. Normalnie Cyril cheaty odpaliła. Proszę cię, wyłącz to. Nie no, fajnie. Nie mogło tak zawsze być. Po
No! Zirael, czekam na ciebie. O ty! Kurde, on też jest dobry cheater. No i się zesrało. Musi się kupić nowo Krika. Aha! O, nie mów brzydko tak. A co nam się zrobiło? Bo mi broda popęka. Wiedźmin, niech będzie. Skończmy to. Oby się z tobą łatwiło, walczyło łatwiej jak z twoim pomocnikiem, bo... Nie wygrasz, choćbyś mnie zabił. Takiś jest pewny? Ale nie masz już swojej magicznej kriki. Kolego! To już jest jawne... Proszę pana, oszustwo. Nie, nie zamrażaj mnie! A swoją drogą dzięki, że pomogłeś. Kurde, jaki cheater to jest, normalnie śmierdzący. Jak cię chyca, jak ci wdupia. Zobejrzysz, co się będzie działo. Dobra, wytropcymy sobie jaskółeczkę. No, uważaj, byku, uważaj. Pa ci w dupia. To nie. Dobra, jeszcze jedna jaskółeczka, bo zaczyna się robić nieciekawie. No, ale panie. Weź pan, daj pokój. Ile? No ciulej w nich. O, wielkie dzięki. Nie wygram, choćby cię zabił, a zobejrzymy. Zaś wezwiesz tych swoich... SS-manów. Dobra, już bez... Już tak ino... Ciut. A nie możesz piznąć tego swojego kumpla? No weź ciulnij tam. Karantir nie być taki. O! Bardzo dziękuję. Choćbyś mnie zabił. Oponowałbym. Kurde, ale życia mało. Niedobrze.
Trzeba było wzmacniać jaskółkę, póki był czas. A idę zaś do jego przydupascy. Kurde, jak ja się stresuję w takich momentach, bo już jest tak blisko. Mi się żyćko nie regeneruje. Ja weź ciulnij tam. Dobra, idę ci wdupić. Ej, właśnie, czemu ja Quena sobie nie założę? Przecież Quen to jest podstawa całej walki. Ja mam Quena ulepszonego dość. Ty gówno mi zrobisz. Dobra, pajak ci wdupia. Za 3 punkty. I jeszcze, przekręć. Może ja jestem sadystą. A, dobrze, o tak. Panie, co on głupi? Żeby nas pod wodę teleporcić? Jeszcze powiedzcie, że dzikie zgony, na pewnie umiem pod wodą oddychać, bo to wiadomo. Są cudowne istoty. Czy mi się zdaje, czy tam się pali woda? O, jaki popek monster z twarzy. Cicho. Bo jaka dziwna kamera, a jest normalna. Kurwa mać! Teraz jest nasza szansa! Kurwa mać! Aha, trzeba zawrzeć TT. No! Weź się, bier! No ja teraz nie mogę sobie nawet podładować tego, no. Dobra, chcę umrzeć. No i umarłem. Ale to pierwszy zgon w tym endgame'ie, to i tak nieźle, że się udało Karantira zabić na pierwszy łogyń. Za pierwszym i ostatnim podejściem. To i tak jestem mocno zdziwiony. Ciekawe, ile jeszcze zostało? Z tego co widzę, godzina mniej więcej mija, kiedy zaczęliśmy. Dobra, leć. Kurwa mać! Kurwa! Zastrzelić szympansa.
Dobra, nie mam czasu. Mogę zawrzeć im ten. I tyle z mojej strony, panowie. Z tym wam mogę ewentualnie pomóc. Ja jest ten cały, a tam. Ło! Pany szlag. Nic nie widzę. Ło pieruna. Dobra. Wydupią. Nie mam czasu. Gony by się mogli poddać, szef nie żyje. Ale nie. Jakieś ostatnie słowa? Zamknij się. I walcz. Jaki miecz, to na trzech hopa. Miałeś szansę. O pierzynie. Wiedźmin. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Bo co? Mam ci coś do powiedzenia. Ale... A to jest szefe. Ja myślałem, że to był tamten. Jak już będziesz umierał. Będziesz cierpiał. Tylko żadnych magicznych tarcz, ani innych gówien. No chodź, pokaż mi swoje pinułe delfiny. Niech sobie popatrzę. Ja, bo to jest Eredin, a tamten to był Inokarantir. Dobra, to już wszystko wiem. Kurde, to nie zaś fajnie dobry. Aha. Kaj to nas teraz wyciepnie. Łopanie. No, fajnie. Czy ja w ogóle mam jakieś cokolwiek, co mógłbym sobie teraz jeszcze wypić? Regenerację żywotności i... Dobra. Nie, tresuje to się psa. Nie mów brzydko. Kurde, wele. Chyba, nie wiem, czy lepiej go z szybkich walić? Nie wiem, sam. Normalnie jak on niehonorowo walczy. A jakby tak Wiedźmin robił, to by zaraz powiedzieli, że oszustwa i w ogóle. No dostaję, ale... Gówno. To je gówno. No
Nawet mu ten jeden pasecek się nie stracił. Kuźwa. No jest derku. Dobra, teraz tyle dostał. Zaś te swoje bombki. Geralt, unik, unik! Geralt normalnie bez pomyślunku, totalnie. No weź, żeż przestań... odpierdalać. Przepraszam, będę przeklinał, bo się zaczynam nerwować. Mam bardzo mało życia, a przeciwnik ma bardzo dużo i... bez to zaczyna mnie brać nerw. Ja mam całe ręce spocone. Masakra. Jak się człowiek potrafi znerwować. A jemu się życie... Kurwa, przepraszam. Jemu się życie odnowiło, czy mi się ino wydaje? Pajon jest tam. Pajak ci w dupia. No weź! Walcz jak... nie powiem człowiek, ale... A Geralt, weź rzesz, zrób coś! Ja pierdzielę, no koifnę za moment. To jest najgorsze, jak człowiek wie, że umiera, a nic nie może zrobić. Pleśń popsa. Jesus. Mam się... piwa opić. To se wydupce. Nie wierzę, że się zatruje w ciulsko i... on dostaje po jednym ciosie i... to jest tyle. Bo on ma ten... następny już blokuje. No i to jest jedna taktyka, to jest robić coś takiego. Teraz mu się pewnie jeszcze imba moc aktywuje. Kurde bele. Weź, proszę cię. Zatrułem się. Genialnie. Ach, jaka masakra. Dobra, trzeba to zrobić mądrzej jakoś. Dużo mądrzej. Sam nie wiem, o co mi chodzi pod hasłem mądrzej, ale muszę. Kurde, może by go... więcej uników i... dobra. Tutaj dużo straciłem wtedy. Niepotrzebnie w ogóle. On tam zaraz nas przeciepnie do drugiego świata. Trzeba to rozegrać mądrze. Nie na chybcika i no spokojnie. Spokojnie. Zemsta najlepiej smakuje na zimno. Dobra, spokojnie. Już zaczynam trochę szarżować, a to nie wolno. To jest niewskazane.
Dobra, jeszcze trochę. No i on teraz chyci nas. Ciul. Dobra, no i teraz tu się dzieje prawdziwa walka w sumie. W sensie stricte. Dobra, dobra, się tak nie aś. Ja sobie teraz wrzucę tutaj regenerację wytrzymałości i tego. Dobra. No i robimy. I tak po troszku go łuskać. On teraz będzie się... Ajajajajaj, dużo teleporcił bardzo. Oj, to jest taki moment właśnie. A, dwa razy go nie idzie. Chlasnąć to... I teraz wydupiać, wydupiać. O, on teraz robi te swoje bombki całe. Obesrane. Dobra, spokojnie, metodycznie. O! No, takie coś ewentualnie też jeszcze przejdzie. Sobie wypijemy. I on powinien za moment wydupić tak daleko ode mnie. O, jak tu się go dało ładnie zrobić. Dobra, nie zmarnować tego. Nie można... Nie można zmarnować tej szansy. Dobra. Ciul! Ciul. Dobra, drugi nie włazi. Kurde, trzeba by go było jeszcze jakoś tak... Dobra, tutaj całkiem nieźle. Nie ma źle. I tu mu wydupić gonga, o. Dobra. I pitać, i pitać. No i dobrze, i on teraz swoje żydowskie... Znaczy, przepraszam. Oczywiście nie mam nic przeciw Żydom. Swoje niecne chciałem powiedzieć, jakoś mi się tak to połączyło, nie wiem dlaczego. Zupełny przypadek. Taktyki. O, dobra. O, bardzo dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dobra, nie próbuj. Nie próbuj swoich podłych numerów. Nie, 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 nie. O, tu upierdoliłem to. A! Masakra, dobra, zjebałem. Ten moment, że ktoś pierdolął. Dobra, ale nie ma źle. On ma pół życia, ja mam pół życia. Trzeba być bardziej uważnym. Dobra. Bardziej uważnie, mniej agresywnie. No, mam tak spocone ręce, że mi się myszka dosłownie wyślizguje. Od tyłu krytyk mu wchodzi 418. Trzeba tą szansę wykorzystywać jak najlepiej. Szczególnie, że jak on tam stoi i ciepie te swoje jakieś glaskule, to... Nie, 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 nie. Tutaj ostrożnie. No. Dobra. Nie, 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 panie, tak się nie bawimy. Dobra. Jep! Jep! Dobra, ładnie, tam coś ponad... Nie wiem, nie widziałem nawet, ile tego było. Za bardzo jestem tutaj... Może ja powinienem zamknąć ryj. On wtedy lepiej pójdzie. O, teraz jest szansa dupić szympansa. O! O! Pięknie! Kurde, jeszcze trzeci by wlazł, ale się... Zech się ze strachu. Dobra, robi swoje sztuczki. Świetnie. A! A! Dobra. Nie jest źle. Aaa! Kurwa, przepraszam. Zły moment. Dobra, zaczyna... To się mówi odpier...
Weź się, kurwo! Przepraszam. Kurwa, plus 18 do tytułu muszę dać. O, ty chuju! Dobrze, dobrze, rób, tak dalej, o tak dalej. O! O! Kurwiarzu! No normalnie ci obejrzysz, Kurwa, ci ten miecz wraca po jajca, Dark Soulsy mi się przypominają. Nie! Kurwa mać, przestań, co ja robię? Dobra, pij wszystkie gówna. A ty idź i rób swoje czarowania. Aaaa! Chuju złamany. Dobra, i teraz Quen. Kurwa, w dobrym momencie. Dobra, rób. Pięknie. O! Kurwa. Jak mi się spociły ręce. To są te prawdziwe, zdrowe emocje, tak? Ja pierdolę. Przepraszam. Polskie wulgaryzmy, nic tak nie emocji dobrze nie pozwala generalnie emocjom z człowieka ujść jak polski wulgaryzm. Dlatego... O. Zaczynasz mnie wkurwiać, facet. No rozjebie mnie. Dobra, rób. Co ty odkurwiasz zaś? Normalnie mi zaraz stanie serce. Ja pierdolę, nie mówcie, że ta walka teraz cała od początku. Jeżeli to jest prawda, to dosłownie mnie rozdupi. Tam musiał być safe, ta walka nie może być tak zrobiona, że jak się udupi tam, to cała walka idzie w ciulsko. Powiedzcie, że tak nie jest, Kurwa. Widzimy się w endgame'ie, część druga. Ja pierdolę.